Czasy, gdy w Łodzi atrakcją była jedynie ulica Piotrkowska, już dawno minęły. Trwający ponad dwie dekady proces gruntownej rewitalizacji z roku na rok zmienia Łódź w metropolię pełną zaskakujących i unikalnych atrakcji. Ładne miejsca w Łodzi związane są najczęściej z poprzemysłową historią miasta. Łódź to miasto, które ciągle się rozwija, starając się być jak najbardziej atrakcyjne dla turystów. Jeszcze do niedawna kojarzyło się z zadymionymi fabrykami oraz architekturą przemysłową, jednak obecnie oferowane przez Łódź atrakcje całkowicie zmieniły jego wizerunek. Dziś to miejsce modne i tętniące życiem, które zachwyca unikalnym klimatem. Wiele osób, wybierając się tu po raz pierwszy, zadaje sobie pytanie, co robić w Łodzi, aby poznać specyfikę tego miejsca. Propozycji jest wiele i z pewnością każdy znajdzie tu atrakcje, które będą odpowiadać jego zainteresowaniu. Piotrkowska. Jedna z najbardziej znanych ulic w kraju, a jednocześnie najdłuższy polski deptak, stanowi wizytówkę miasta. W kamienicach i pałacach przy Piotrkowskiej mieszczą się sklepy, restauracje, kawiarnie, ogródki, puby i kluby muzyczne. Piotrkowska tętni życiem przez cały rok, a odbywające się przy niej jarmarki i festiwale, m.in. Festiwal Sztuk Ulicznych i Magii Hokus Pokus, Light Move Festival czy Songwriter Festival, dodają jej niepowtarzalnego uroku. Spacerując po Piotrkowskiej, warto również zajrzeć na jej odremontowane podwórza, w tym podwórze mieszczące w Piotrkowska, czyli jeden z nowych cudów Polski. Równie ciekawym miejscem dla turystów i mieszkańców miasta jest Pasaż Róży i Narodziny Dnia. Warto także podnieść głowę do góry. Fasady budynków przy Piotrkowskiej aż uginają się od ciekawych, eklektycznych detali architektonicznych, kariatyd, płaskorzeźb, wykuszy. Spójrz też pod nogi, a ujrzysz Aleję Gwiazd nawiązującą do filmowego dziedzictwa Łodzi i pomnik Łodzian, pas jezdni ułożony z blisko 17 tysięcy kostek brukowych z żeliwną płytką z imionami i nazwiskami fundatorów. Na linii łączącej secesyjną zabudowę jednej ze słynniejszych ulic handlowych w Polsce z nowoczesną konstrukcją dworca przesiadkowego Piotrkowska Centrum, zwanego potocznie Stajnią Jednorożca, wznosi się najwyższy łódzki biurowiec o charakterystycznej, rytmicznie podzielonej, jasnej elewacji. Wieża z powierzchnią biurową ma wysokość 82 metrów. Rozciąga się z niej widok na panoramę miasta. Od strony zabytkowej ulicy Piotrkowskiej, mniejszy z budynków H i Piotrkowska swoją stonowaną bryłą nawiązuje do kamienicznej zabudowy. Kompleks ma w sumie 21 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej klasy A i 5 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowo-usługowej. Lokalizacja w centrum miasta, przy dwupasmowej trasie Alei Józefa Piłsudskiego i Alei Adama Mickiewicza biegnącej na linii północ-południe, zapewnia dobre skomunikowanie z dworcami, lotniskiem i drogami wylotowymi z miasta.
Mierzący 80 metrów Red Tower, usytuowany pomiędzy trasą WZ a ulicami Roosevelta i Piotrkowską, przez lata był najwyższym wieżowcem w Łodzi. Sytuacja zmieniła się dopiero po ukończeniu znajdującego się po sąsiedzku wspomnianego kompleksu H i Piotrkowska, którego wieża jest od Red Tower wyższa zaledwie o 2 metry. Budynek Red Tower jest bardzo charakterystyczny ze względu na elewację w ceglanym kolorze. Kojarzy go każdy z mieszkańców Łodzi, także tych, którzy mieszkają tu od niedawna. Przez wiele lat był zajmowany przez instytucje finansowe i niedostępny dla mieszkańców. Jego gruntowna modernizacja odbyła się w latach 2006-2008. Wymieniono wtedy elewację, zdjęto szkodliwe elementy azbestowe, a w budynku zostały zamontowane dodatkowe windy i system ostrzegania przed zagrożeniami. Co ciekawe, przez większą część trwania remontu w budynku odbywała się normalna działalność biurowa. Łódź to miasto dysonansów, które harmonijnie przeplatają się między innymi dzięki rewitalizacji dawnych obiektów przemysłowych, które stają się siedzibami nowych inicjatyw. Bez wątpienia wpływa to na wyjątkowość tego miasta. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów, który stał się wizytówką Łodzi, jest manufaktura. Obiekt pełni obecnie funkcję centrum rozrywki, kultury i sztuki. Można tu znaleźć szereg atrakcji, z których chętnie korzystają mieszkańcy i turyści. Ten wyjątkowy kompleks handlowy, usługowy i rozrywkowy jest obowiązkowym punktem na liście miejsc, które trzeba odwiedzić będąc w Łodzi. Manufaktura oferuje atrakcje dla osób w każdym wieku, dlatego to jedno z popularnych miejsc spotkań dla całej rodziny. W kompleksie coś dla siebie znajdą także miłośnicy dobrej kuchni oraz fani nocnej rozrywki. A wszystko to w otoczeniu imponującej architektury przemysłowej, która na terenie całego kompleksu przeplata się z najróżniejszymi przejawami nowoczesności. Pałac Izraela Poznańskiego w Łodzi to piękny i ozdobny budynek, gdzie mieszkała bajecznie bogata rodzina fabrykantów. Jako jedna z pierwszych budowli powstawał już jako zelektryfikowany. Do dzisiaj możemy podziwiać przepiękne i wystawne wnętrza i wybrane eksponaty, pamiętające czasy, kiedy pałac tętnił życiem towarzyskim elit ówczesnej Łodzi. W budynku ma swoją siedzibę Muzeum Miasta Łodzi, a sam Pałac Izraela Kalmanowicza Poznańskiego niektórzy określają jako łódzki Louvre, z uwagi na liczne dzieła sztuki, zachowane piękne kominki i sztukateria sal. Przepiękny zabytek stanowi pozostałość po imponującym majątku najbogatszej rodziny w Łodzi. Reprezentuje swą architekturą styl barokowo-klasycystyczny i należy do najpiękniejszych polskich obiektów pałacowych. Pierwsza miejska elektrownia w Łodzi składająca się z dwóch bloków, EC1 Wschód uruchomionego w 1907 roku oraz EC1 Zachód dobudowanego w okresie międzywojennym. Po wojnie elektrownia łódzka została przekształcona w elektrociepłownię i w ten sposób służyła łodzianom aż do początku XXI wieku. Obecnie mieści się tu najnowocześniejsze w Polsce planetarium, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej tworzone przez organizatorów Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, a także sale konferencyjne i hale pod organizację wydarzeń, w tym największa secesyjna hala maszyn, 1360 m2.
Z wysokości 40 metrów można na tarasie widokowym znajdującym się na szczycie chłodni kominowej podziwiać panoramę Łodzi. W styczniu 2018 roku zostało otwarte Interaktywne Centrum Nauki i Techniki, czyli największa pod względem powierzchni tego typu placówka w kraju. Na prawie 8,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej w EC1 Zachód stanęły trzy ścieżki edukacyjne. Pierwsza z nich dotyczy przetwarzania energii, druga rozwoju wiedzy i cywilizacji, a trzecia pozwala zgłębić tajemnice mikro- i makroświata. W wąskim znaczeniu Księży Młyn jest nazwą osiedla, ogromnej przędzalni i domów robotniczych wraz z krótką uliczką między nimi, położonego po zachodniej stronie ulicy Przędzalnianej, między ulicą Tymienieckiego a Fabryczną i Parkiem Źródliska. W szerszym znaczeniu obejmuje cały zespół urbanistyczny, który kształtował się do lat 20. XX wieku i obejmuje posiadłości rodziny Szejblerów oraz Gromanów. W 1971 roku zespół urbanistyczny został uznany za zabytek architektury przemysłowej. Upadek przemysłu włókienniczego wymusił zmianę funkcji osiedla. Dziś Księży Młyn jest magnesem przyciągającym turystów, artystów i fotografów. W niebanalnych przestrzeniach pofabrycznych organizowane są ciekawe wydarzenia kulturalne, festiwale, pokazy mody, a dawne wille i pałace są dziś siedzibą muzeów i szkół wyższych. Zespół fabryczno-mieszkalny nad rzeką Jasień zbudowany został w XIX wieku przez Karola Szajblera, najbogatszego łódzkiego przemysłowca. Stanowił samowystarczalne miasto w mieście wzorowane na angielskich osadach przemysłowych. Były tu budynki fabryczne, między innymi ogromna, przypominająca zamek przędzalnia, magazyny, tak zwane famuły, czyli domy robotnicze, szkoła, remiza straży ogniowej, dwa szpitale, gazownia, klub fabryczny, konsumy, czyli sklepy, rezydencje właścicieli, a także bocznica kolejowa. Wszystko to planowo rozmieszczone wzdłuż prostych brukowanych uliczek i spójne architektonicznie. Monopolis to jeden z pofabrycznych terenów Łodzi, który zyskał zupełnie nowy design i przeznaczenie. W budynkach i na dziedzińcu dawnych zakładów monopolu wódczanego można obecnie zjeść smaczny obiad lub deser czy delektować się sztuką. Przez ponad 100 lat znajdowała się tu fabryka wódki Polmos, a inaczej zespół zakładów przemysłu spirytusowego Monopol Wódczany. Właśnie historycznym przydomkiem firmy inspirowana jest nowa nazwa kompleksu, czyli Monopolis. Obecnie zlokalizowane są tu restauracje, kawiarnie, biura, a także galeria sztuki współczesnej i teatr. O dawnych dziejach obiektu wiele dowiedzieć się można natomiast podczas wizyty w interaktywnym muzeum, gdzie mieści się stała wystawa pod tytułem Alchemia Produkcji. Thank you.
60-metrowa, 12-kondygnacyjna wieża biurowa wchodząca w skład kompleksu Monopolis doskonale współgra z całością i harmonizuje swoją kurtynową, czerwoną elewacją ze starymi ceglanymi murami odrestaurowanych hal pofabrycznych. Zderzenie starego z nowoczesnym jest tu zrealizowane po mistrzowsku. Brama Miasta to bardzo dobrze zlokalizowana inwestycja biurowa, będąca symbolem nowego centrum Łodzi. To pierwszy budynek, witający podróżnych wychodzących z dworca Łódź Fabryczna. Ściany obu budynków od strony wspólnego dziedzińca są przeszklone. W efekcie mamy wrażenie, że jest to jeden przecięty na pół budynek, otwierający przyjezdnym wejście do miasta. Inwestycja, dzięki swojej kortenowej elewacji, wyróżnia się także oryginalną architekturą i jednocześnie nawiązuje do industrialnej historii Łodzi. Brama Miasta, projekt studia architektonicznego Meduza Group, to nowe miejsce spotkań. Przestrzeń między budynkami, otwarte, zielone patio ze schodami amfiteatralnymi i małą architekturą zaprojektowano tak, by mogły się tam odbywać wydarzenia kulturalne i inicjatywy, dostępne zarówno dla pracowników biurowca, jak i lokalnej społeczności. Dodatkowo jest to także przestrzeń do pracy na świeżym powietrzu. W budynkach oraz na zewnątrz znajduje się rozbudowana infrastruktura rowerowa, czyli szatnie, prysznice, stacje napraw. W holach windowych wyklejono komiksowe motywy związane z miastem Łódź, których autorem jest Tomasz Kaczkowski. Nowy trzypoziomowy dworzec jest jednym z największych i najnowocześniejszych dworców kolejowych w Europie. Stanowi kluczowy element nowego centrum Łodzi. Stacja kolejowa z czterema peronami znajduje się na poziomie ulokowanym 16,5 metra pod ziemią i jest w stanie odprawić nawet 200 tysięcy pasażerów dziennie. 8 metrów pod ziemią znajduje się poczekalnia, kasy, obiekty komercyjne, a także pomieszczenia dla dyrekcji stacji i pracowników technicznych. Również tutaj na wielostanowiskowym przystanku pasażerowie mogą przesiąść się do autobusów. Obok ulokowano parkingi dla aut i rowerów. Na poziomie ulicy znajdują się główne wejścia do budynku, wschodnie i zachodnie, a także wejścia boczne od północy i południa. Nowoczesny dworzec jest częścią multimodalnego węzła komunikacyjnego, który w miejskiej części obejmuje nową siatkę dróg oraz połączeń tramwajowych i autobusowych. Wybudowanie dworca to pierwszy krok do budowy spektakularnego połączenia kolejowego, przebiegającego w kilkukilometrowym tunelu, który od dworca Łódź Fabryczna będzie przebiegał pod centrum Łodzi i dalej, w kierunku manufaktury, by finalnie połączyć trasy kolejowe ze stacją Łódź Żabieniec i dworcem Kaliskim. Przystanek w Śródmieściu zlokalizowany będzie u zbiegu Alei Kościuszki i ulicy Zielonej z peronem na głębokości 30 metrów pod ziemią. Kolejna stacja planowana jest w rejonie Ogrodu Karskiego przy manufakturze. Tunel będzie miał długość ponad 4 km, połączy Łódź i pozwoli na szybkie podróżowanie koleją po mieście.
Zabytkowy budynek dawnego niemieckiego gimnazjum reformowanego z 1910 roku, późniejsza siedziba Wydziału Filologicznego UE przeszedł całkowitą metamorfozę. Obecnie swoją siedzibę przy Alei Kościuszki 65 znalazł sąd apelacyjny. Remont nieruchomości zaczął się w lipcu 2019 roku, a zakończył w lutym 2023 roku. Odrestaurowano detale architektoniczne, w tym m.in. kartusz nad wejściem od strony Alei Kościuszki, płaskorzeźbę z marabutami od ulicy Zamenhofa. Udało się zachować autentyczne zewnętrzne drzwi do budynku. Budynek został docieplony, odrestaurowano klatkę schodową i zamontowano wewnętrzną windę, remont przeszła też wieżyczka dawnego obserwatorium astronomicznego, przywrócono na niej zegar. Idąc od bramy miasta Łódź, ulicą generała Romualda Trauguta w stronę Piotrkowskiej, warto się również zatrzymać przy pewnej wyjątkowej kamienicy. Przed wybuchem I wojny światowej bujnie rozwijające się miasto nie posiadało dostatecznej liczby hoteli o zadowalająco wysokim standardzie. Nic zatem dziwnego, że kiedy w 1911 roku przy ulicy Krótkiej 6, dzisiejszej Trauguta, wyrósł nowoczesny hotel Savoy, zdumiony korespondent warszawskiego tygodnika Świat nazwał go Europą w Łodzi. Dziś to jeden z trzech zabytkowych łódzkich hoteli, które zachowują swoją funkcję od początku XX wieku. Zastosowana konstrukcja szkieletowa pozwoliła wznieść budynek na zawrotną wtedy wysokość 35 metrów. Hotel miał 6 pięter, choć za sprawą wysokiego parteru z antresolą oraz poddasza mówiono zwykle o 7. Na tle niewielkich śródmiejskich kamienic, gmach Savoyu mógł się wydawać prawdziwym drapaczem chmur, pierwszym łódzkim wysokościowcem, jak go wtedy określano. I rzeczywiście, do 1951 roku, kiedy w centrum stanął wieżowiec telewizji, hotel wiedeńskiego finansisty Salomona Ringera był jednym z najwyższych obiektów niesakralnych w Łodzi. W Łodzi jest wiele pięknych kamienic z różnych epok, przedstawiających przeróżne style architektoniczne i mających, każda z osobna, do opowiedzenia swoją własną historię. Jeden z najbardziej charakterystycznych, zabytkowych budynków w centrum Łodzi, zlokalizowany na rogu ulic Piotrkowskiej i Tuwima, dawny magazyn konfekcyjny Emila Szmechela, a w czasach PRL-u dom obuwniczy należący wówczas do przedsiębiorstwa Państwowe Domy Towarowe, potocznie nazywany Domem Buta, przechodzi obecnie gruntowną renowację. Kamienica Karola Scheiblera to budynek przy ulicy Piotrkowskiej 11 w Łodzi. Wybudowany jako siedziba składu głównego przedsiębiorstwa Scheiblera. Budynek powstał w latach 1880-1882 u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Pruchnika. Autorem projektu był najprawdopodobniej Hilary Majewski, chociaż wzbudza to dziś spore wątpliwości. Ten okazały czteropiętrowy budynek, zbudowany został na planie litery L, dwa potężne skrzydła rozchodzące się pod kątem 90 stopni połączone zostały narożną wieżą ozdobioną okrągłym wykuszem i zakończoną ośmioboczną kopułą zwieńczącym ją ozdobnym masztem. Na elewacji kamienicy można dostrzec ozdobne motywy neorenesansowe i neobarokowe. Całość robi wrażenie budowli wzorowanej na włoskim renesansie. Był to pierwszy tak okazały budynek w Łodzi. Warto również przystanąć obok obiektów sakralnych. Do najciekawszych z nich zalicza się z pewnością cerkiew świętego Aleksandra Newskiego. Cerkiew powstała z woli łódzkich fabrykantów pod koniec XIX wieku.
Dzięki tej inicjatywie, niezbyt liczna prawosławna społeczność zamieszkująca Łódź otrzymała świątynię niewielką, ale wybudowaną z wysokim kunsztem architektonicznym. Cerkiew stanęła w sąsiedztwie dworca fabrycznego i kolorową elewacją ożywiła tą część miasta. Świątynia wybudowana została na planie ośmiokąta, w efektownym stylu rosyjsko-bizantyjskim. Na uwagę również zasługuje kościół pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego. Pierwotnie w tym miejscu, dawniej rynek Nowego Miasta, w latach 1826-1828 została wzniesiona świątynia luterańska według projektu Bonifacego Witkowskiego. Obecny kościół w miejscu starego został wybudowany w latach 1889-1892 w stylu neorenesansowym, według projektu Otto Geliga i Mikołaja Prokofiewa. Świątynia powstała na planie krzyża greckiego, nakryta potężną kopułą. Za wzorzec posłużyła ewangelicka katedra znajdująca się w Berlinie. Przejeżdżając przez centrum Łodzi wśród licznych starych kamienic i odnawianych budynków łatwo zwrócić uwagę na szary i niezbyt estetyczny wieżowiec, który w pewnym stopniu przypomina warszawski Pałac Kultury. Jest to wieżowiec centrali tekstylnej zbudowany w 1955 roku. Obiekt ma 54 metry wysokości i 16 pięter. Wieńczy go antena, dzięki której budynek osiąga 72 metry wysokości. Łódź jest miastem wyjątkowym pod wieloma aspektami. Ulice w centrum przecinają się pod kątem prostym, są wytyczone na planie siatki. Taki szachownicowy układ urbanistyczny na tak wielkim obszarze miasta nie jest często spotykany w Polsce. Zabudowa jest zwarta, kwartały kamienic wydają się ciągnąć w nieskończoność. Można doświadczyć tego przede wszystkim stojąc po środku ulicy Piotrkowskiej, która wydaje się nie mieć końca. Wzdłuż niej zobaczysz okazałe kamienice. Najpiękniej jest tuż po zmroku, gdy zapalają się uliczne lampy, szyldy sklepów i butików oraz niezliczone okna kamienic. W mieście zderza się stare z nowoczesnym i w wielu przypadkach nie kłóci się to ze sobą, ale koresponduje.
warto odwiedzić Łódź w celach turystycznych? Zdecydowanie tak, jeżeli interesujesz się architekturą oraz historią. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w filmie, dzięki któremu spróbowałem nieco przybliżyć oblicze tego miasta, mogłem pominąć wiele ciekawych miejsc. 48 godzin to jednak za mało, by zobaczyć wszystko. Jednak wystarczająco, by zrozumieć, jakim miastem jest Łódź i by odnaleźć kilka wyjątkowych perełek wśród nieskończonej ilości uliczek i kamienic.